słowo o prawie konkretnym, to będziemy na tej gdzieś. Proszę Państwa, przechodzimy zatem do punktu kolejnego naszych obrad, jest to uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowice Małe. Ten Majera, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 947, drugie czytanie, referuje pani prezydent Elżbieta Koterka. Bardzo proszę. Wtedy nie ma takiej sytuacji, jak Pani rozumie, że ma mieszkanie
15-metrowe środki wysokie, w betonowej zarządzie. A tam jest, przypomnę, mieszkanie wokół sutą. To po pierwsze. Po drugie, problem z tą pozwolką wydarzyła przez pana radnego smoka korzystanych radnych z Międzynarodowych Gronowic. Ja bym polegał na czym zupełnie innym. Nie jest tej kwestii najważniejszej. To jest druga strona bardzo ciemniejsza. Otóż na ulicach pod strzechą Jadek Majera, czyli w tych głowopolskich Gronowicach, jest procedowana cała masa pozwolenia i pozwoleń na budowę na wzór, na zwykłą zabudowę wielorodzinną, która wchodzi po prostu między zabytkowe budynki 19-20 wieczne. I to jest problem, który jakby jest największy problem tutaj. Bo przegłosowanie tej poprawki powoduje wstrzymanie prawa co najmniej pół roku. Ileś pozwolenia na budowę będzie wydane, ileś terenów będzie już ostatecznie przekształcone w zabudowę wielorodzinną. I ten obszar, który dzisiaj jeszcze jest jako tak wygląda, tak? Żeby go ochronić, to ten bardziej z niebaharem ochrony przecież. Myśmy tam nawet wprowadzali zmniejszenie powierzchni, znaczy zwiększenie powierzchni działek podobnej do rodziny wydobanej do komisji planowania, aby zmniejszyć liczbę domów w tym obszarze. W związku z tym ja mam prośbę do radnego, żeby to papierek wycofał, rozumiejąc próbę rozwiązania tego problemu, który mieszkańcy sami trochę zbudowali. Ale mają w tym świadomości to, że na organizacji dużym planem regionowym, który nie ma żadnych przesłanek w perspektywie czasu przy okazji zmiany studiów były na obszarach regionowym, bo one są świadomymi ustawami zawodowych do rodzinek. I ewentualnie przy okazji tych po prostu zastanowić się, czy ta nowa akcja jest połączenia jeszcze raz. A tymczasem mam prośbę do tego, że pan kiedy cofał, tak jak mówię, główną motywacją do tej projektu jest niebezpieczeństwo przekształceń na tych młodopolskich organizacjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Smok, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie prezydent, szanowni państwo radni. Zgadzam się tu z argumentem jednym najważniejszym, to znaczy zagrożenie dotyczące zabudowy tego terenu, że znaczy taką bardzo dobrą. Otóż moja wypowiedź była uzupełnieniem opinii, która państwo została stosowana do rady. W związku z tym to, co mówił pan radny wcześniej, radny Stawoga, a propos tego, iż nie do końca prawdę powiedział, nie jakim sprawą. Moje zdanie było po prostu uzupełnienie tej opinii. W związku z tym, spędząc czas państwa i swój, dziękuję pani prezydent. Proszę państwa, zatem przystępujemy, proszę o przygotowanie się do głosowania tej uchwały. Stwierdzam podjęcie tego czytania oczywiście. Poczekamy jeszcze, panie radny Smok, na pana pisemną deklarację o wprowadzeniu poprawki. To jest oczywiście, mam nadzieję, szybko, ale bardzo proszę. Musimy spełnić wymogi formalne, też kolega radny Smok skończył już. Obok jest przedstawiciel prezydium, tak, przedstawiciel obsługi naszej. Proszę uprzejmie panią o pisemną zgodę. Rozumiem, że mamy, ja kosztuję. Dziękuję uprzejmie. Czyli w ten sposób, proszę państwa, możemy przystąpić do głosowania tej uchwały w pierwotnym kształcie, bez poprawek, zatem proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania na drugim 947. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo będą w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. Za 34. Przeciw 0, wstrzymało się 0, nie brało udziału 0, zatem stwierdzam, że uchwała została przyjęta.